Witam Was bardzo serdecznie w obiecanym już długo przeze mnie infologu. Tak jest, jest to audiolog informacyjny, który będzie nie dość, że podsumował tydzień, to jeszcze będzie zawierał wiele ciekawych i mam nadzieję interesujących Was elementów. Tak więc bez pitolenia o Chopinie, zabawne. Tak więc zacznijmy. Obiecałem, więc macie. Zacznijmy od tego, czym będzie infolog. Jak sama nazwa wskazuje, infolog to będzie związany z informacjami. Tak, będą to informacje przekazywane ode mnie, dla was. Mam nadzieję, że będą was interesować, bo to będzie wszystko związane z moim kanałem, z tym, co robię, z tym, co wy oglądacie, co ja robię, tak jakby ogólnie związane z tematyką YouTube'a i YouTubera jako mnie, bądź jako innych YouTuberów, to już różnie. No ale mniej więcej, co się będzie znajdowało w tym infologu. Chciałbym, żeby infolog wyglądał... zapomniałem powiedzieć, to jest prolog i to nie będzie wyglądał jeszcze jak końcowa wersja, spokojnie, to jest jeszcze amatorskie. Ale końcowy infolog, ten podstawowy, jak będzie wyglądał, mam nadzieję, że mi się uda. Intro na pewno chciałbym zrobić osobne do niego. I do każdego kroku zrobić przejście z numerkiem. Z numerkiem nazwą po prostu kroku, bo to będzie się składało z danych tam kroków, elementów i tak dalej. I będzie to mi zajmowało dość dużo czasu, więc będę to wrzucał dopiero w piątki pod koniec tygodnia. Bardzo was przepraszam. Tak więc zacznijmy. Pierwsze co będzie, to będzie podsumowanie tygodnia. Jakie wrzuciłem filmy, jakieś ciekawe filmy innych youtuberów, jakieś ciekawe recenzje u mnie, jakieś ogólnie filmy mojego kanału. Bądź jeżeli znajdę jakiś ciekawy film, to też wam podrzucę, jakieś tam w tygodniu obejrzałem, ale głównie to będzie z moim kanałem, związane z moimi filmami. Podsumowanie tygodnia i podsumowanie tygodnia, czy zależy też ile live'ów robiłem, czy będę robił jeszcze jakieś live'y w tym przyszłym tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Jakieś konkursy lub akcje związane z konkursem, czyli ogólnie informacje, czy były dane tylko nieogłoszone konkursy, czy jest ogłoszone teraz, czy będzie ogłoszone do niedzieli, bądź zbiórki na sprzęt, takie jak na przykład teraz zbieram na kamerkę, macie takie taki piękną kamerkę gdzieś tutaj w lewym górnym albo prawym górnym rogu macie, jeszcze nie wiem, to stawia pewnie jakieś zdjęcie kamerki, jak na to klikniecie, to jest adnotacja i was wywali do reflinka, to polecam, ewentualnie reflinki w opisie, naprawdę, wspieracie mnie w ten sposób i nic nie tracicie. Ciekawostki, jeszcze chciałbym, żeby w ogóle w tym audiologu umieścić jakieś parę interesujących rzeczy. Między innymi chciałbym, żeby przynajmniej jedna ciekawostka ze świata techniki, czy jakiś śmieszny sprzęt, jakiś tam nowy procesor, nowa karta graficzna, tam nowy smartfon, nowe urządzenie, które jest ciekawe, interesujące, bądź po prostu bardzo praktyczne. Coś takiego, wiecie, takie, żeby was zainteresowało, takie, żeby było przerwnikiem między tym wszystkim, ale mimo wszystko, żeby nie odbiegało jak się specjalnie od YouTube'a. Plus do tego obiecałem wam będzie seria z anime, to znaczy z anime, tam recenzje, pogadanka o anime i tak dalej będzie. I chciałbym, żeby tutaj właśnie było jedno polecone anime, po prostu bez recenzji, tylko powiedzenie, że polecam wam tą serię anime, jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego, zajrzyjcie sobie do filmiku poniżej, tam tutaj, prawda? I odnośnik do tego będzie. Oczywiście to wszystko będzie na osobnych tam, wiecie, na osobnych scenach ładnie będzie, mam nadzieję, wyglądało. To jest prolog, bo to jest jeszcze zerowy. Jakaś jedna porada ode mnie tam w związku z renderingiem, w związku z przepraszam, w związku z, no ogólnie jakaś porada, wiecie, życiowa, tam komputerowa i tak dalej, i tak dalej. Z tym może być akurat pewnie problem po jakimś dłuższym czasie. Co tam, coś powiedziane o reflinkach, czy coś się zmieniło w tam regulaminie reflinków, że macie w opisie reflinki, które wcale nie każe ich wam robić. Macie je zrobić. Znaczy się w opisie macie reflinki. Sam nie wiem, czy napisałem mniejsza. Oraz plan na następny tydzień, czyli licząc od poniedziałku do kolejnego piątku będą to plany, po prostu jakieś tam filmy jakieś mają pojawiać, live streamy, konkursy, jeżeli w ogóle będę zapowiadał, coś takie, wiecie, takie po prostu zapowiedź na następny tydzień, która nie jest w 100% pewna. To wszystko ładnie zmontowane z przejściami i tak dalej, to już wam mówiłem. Następną rzeczą będzie kolejny taki kolejny krok, to będzie zmiany w sprzęcie i tak dalej. I w tym kroku będę pokazany, czy coś mi się zmieniło w sprzęcie, będzie odesłanie do unboxingów sprzętu, do recenzji i testów ewentualnie, jeżeli się pojawi w tygodniu od poniedziałku do piątku do tego, od tego infologa, znaczy od tego. Od poniedziałku do piątku i w piątek jest podsumowanie, bądź jeżeli będzie jeszcze w sobotę i niedzielę, to również to zapowiem. Kolejnym krokiem będzie darmowa gra tygodnia, czyli darmowa gra, którą wam przedstawię w odcinku Free to Play. Będzie ona na górze nad reflikami, ewentualnie po prostu jeden reflik będzie wyświetlany wtedy w opisie. I premiera miesiąca, czyli gra, najbardziej oczekiwana gra miesiąca według graczy, według mnie.
Tylko z tym, że premiera miesiąca będzie tylko i wyłącznie w pierwszym infologu danego miesiąca. Czyli na przykład powiedzmy, teraz mamy czerwiec, to na przykład w lipcu, 3 lipca będzie infolo, w którym będzie premiera miesiąca. A następnym krokiem to już taki, mam takie dwa dodatkowe kroki, które rzadko kiedy raczej pewnie będę wykorzystywany, to 7 to jest komentarz do jakiejś sprawy, jakichś problemów, jakieś tam pogadanki czy dramy na YouTubie. 8 krok to będzie jakieś tam pitolenie, oszopanie, wierzycie, jak będę chciał coś wam powiedzieć, podziękować, tak dalej, tak dalej. I 9 krok będzie jakimś tam pożegnaniem do was, podziękowaniem za to, być może jakimś tam, wiecie, jakimś tam konkursem, coś takiego, takie. 9 będzie polegał na tym, że będę wam tam dziękował za wszystko, pokazywał, jak jesteście aktywni i tak dalej. No i przede wszystkim staram się was za to nagradzać w tym ostatnim kroku. Potem już pewnie po prostu się z wami pożegnam i na tym zakończymy pewnie takiego infologa. Mam nadzieję, że to tak wszystko ładnie, pięknie wyjdzie. To co wam teraz wrzucam, to będzie na świeżo, to będzie dźwięk obrobiony z jakimś tam obrazem. Niezbyt mocno montowany, bo nie mam za dużo czasu, chciałbym to wam jeszcze dzisiaj wrzucić. Za 6 minut 10, muszę to przed 24 wrzucić, przynajmniej obiecałem. Ale już mogę wam obiecać, że w tym tygodniu nie idę już do szkoły. Jeżeli już, to pójdę na 2-3 minuty, więc luzik. Więc zmontuję taką infologę, tylko zacznę to robić najpewniej w środę, żeby to jeszcze ogarnąć. Więc nie wszystko może być tam w podsumowaniu i tak dalej, ale w środę zacznę go montować. Jeżeli uda mi się go zmontować, to na piątek wam wrzucę infologa. Umówmy się tak, ja infologa będę starał się wrzucać w piątek, ale jeżeli mi nie wyjdzie, to go wrzucę w sobotę po prostu. Bo mi zależy na tym, żeby to było ładnie zmontowane, a nie, wiecie, zrobię połowę i druga połowa to będzie tak jak teraz, że macie jakiś tam obrazek i ja pitole, tak więc nie, zdecydowanie. Montaż, chcę naprawdę włożyć w to w końcu jakiś seria, które będę montował. Bo gry to jest obrobienie dźwięku, obrobienie cięć i tak dalej. I to jest naprawdę tyle, a tutaj będę miał trochę więcej tego, mimo wszystko tym zajmie trochę więcej, więcej czasu, więcej będę mógł temu poświęcić, bardziej się to wkręcę. Być może będą jeszcze jakieś infologi na streamach, coś takiego, jeszcze nie wiem. Na razie, tak jak mówiłem, czekam na procesor i jak tylko będzie procesor, to będziemy streamować na YouTubie, na Hitboxie, ewentualnie na Twitchu, tu jeszcze ankiecika zrobimy. A! I taki ostatni kroczek, który będzie na moim tym infologu, to już wiem. To jest, że będzie jakaś ankieta, tak, zdecydowanie, że będzie jakaś ankieta, to na koniec będzie takie. Dzięki za oglądanie, jeśli macie chwilę, zajrzyjcie do ankiety w opisie, tak dalej. Coś takiego, zdecydowanie tak zrobię. Sobie czekajcie, teraz dopiszę ładnie, bo to jest na szybko infolotkę, więc nie ma problemu. Zaraz zrobimy sobie praktycznie normalny infolog, zrobimy taki cięcie infologek. Ankiety, dobrze. Tak więc robimy szybciutkie cięcie i spróbujemy zrobić taki testowy infolog. Uwaga! Witam was w pierwszym prologu infologu. Zacznijmy od podsumowania tygodnia. W tym tygodniu było gówno, wrzuciłem gówno i pierwszym filmikiem będzie infolog, ale na szczęście w sobotę oraz w niedzielę ukaże się, uwaga, jedna darmowa gra, która nie będzie z Refnika. Nie, nie będzie, ale jest zajebista, jest przezajebista. Oraz, uwaga, CES! Tak, obiecałem, Unban już jest. Road to Gold, robimy. Tak, jestem dalej Silverem. Ci. W tym tygodniu nie będzie żadnego konkursu, ale za to jest zbiórka na sprzęt. Możecie kliknąć w kamerkę, znajdę gdzieś na ekranie. Bądź zjechać sobie poniżej i zrobić parę reflinków. To nie wymaga od was praktycznie nic. No ludzie, klik, rejestruj, podajesz prawdziwy mail, potem grasz w tą grę jakieś 2-3 minuty. Ja za to nie dość, żeby mogę kupić lepszy sprzęt, żeby dla was nagrywać, bo ja nie kupuję sobie jakiś tam klawiaturek, myszek, tylko ostatnio kupiłem sobie Blue Yeti dla was. To może mnie trochę wesprzyjcie, okej? Okay? No wiecie, no. Bieda, chleba nie ma, a wy co? A wy co, na bułki nawet nie dacie, tak? Tak? Tacy z was dobrze widzowie, tak? No, ja myślę. Ani my również żadnego wam nie polecę, bo jeszcze seria się nie zaczęła, bo jak zwykle jestem gałganem i jej nie rozpoczęłem. Ale będzie za to porada ode mnie. Wiecie jaka? Macie oglądać te zasrane infologie, bo ja będę nad nim siedział i je renderował, rozumiemy się? O reflinkach to ja się wypowiem. Zdecydowanie macie ich w opisie, no. No ludzie, no zajrzyjcie, zróbcie jednego, no wspomóżcie mnie, naprawdę, no. Tak wiem, żebrak mode. On. Mam dla was ciekawostkę ze świata techniki, wiecie jaką? Zmieniłem program do renderowania. Już nie korzystam z Sony Vegasa.
Teraz korzystam z Adobe Premiere Pro CS 6, już od dłuższego czasu. Wiecie co, polecam wam ten program, jest naprawdę genialny, niesamowity. A jeżeli ktokolwiek korzysta z Sony Vegasa i potrafi, to wielki szacunek, bo ten program na nią po prostu zasysa. Tak więc to tyle ze ciekawostki ze świata techniki, taki biedna ciekawostka, ale wiecie, początek, wiecie. Każde początki są gówniane, no. Plany na następny tydzień. Oj, tu się wygadam. Wiecie jakie? Wrzucić przynajmniej 4 filmy w tygodniu. To będzie naprawdę coś cudownego. Zmiany w sprzęcie? Tak trochę 2 na 10 bym powiedział. No. Podkładka trochę się podarła na pół, to teraz takie prawie 2 są. No. To się zalicza, nie? Żartowałem. Nieśmieszny. Darmową grą tygodnia jest każda gra z opisu w reflinku, bo nie było jeszcze odcinka z tego. Jej! Najbardziej chujowy infolok ever. Tak więc, zostały nam 2 magiczne podpunkciki, czyli dramy i pitolenie o Chopinie, co już zrobiłem, więc możemy je ominąć. Tak więc mogę się z wami już w końcu pożegnać, podziękować wam za obejrzenie tego gównianego odcinka pierwszego infologa. Też pewnie bez montażu zgaduję, bo nie zdążę. Ale dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za to, że poświęciliście te 3 minuty, żeby mnie posłuchać. Już prawie 4. Zaraz wam zabiorę 4 minuty z waszego cennego życia, tak nie. To wiecie, na co możecie poświęcić te 4 minuty? Na reflinka w opisie. Tak, macie reflinki, możecie je zrobić. A wiecie, co jeszcze możecie zrobić? Zalajkować ten film. A wiecie, co potem? Zasubskrybować ten kanał. A wiecie, co potem? Nie? To się dowiecie w przyszłym infologu. Do zobaczenia i zerknijcie, dowiecie się czego. Dzięki ci za wysłuchanie materiału. Nie zapomnij go ocenić, skomentować oraz jeżeli ci się spodobał, zasubskrybować mój kanał i być na bieżąco z moimi materiałami. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!